Dzień dobry Państwu. A tutaj. Cieszę się, że liczne zgromadzenie. Zanie, no, przez ostatnie półtora miesiąca mogliśmy oglądać na naszej wystawie materiały pochodzące z Grodziska w Chotyńcu. No ale Grodzisko w Chotyńcu, no to nie jest tylko i wyłącznie właśnie sam Chotyniec. To są także osady, które je otaczają. Cały szereg rozumiem tego rodzaju stanowisk, na których toczyło się życie ludzi, którzy właśnie wykorzystywali to Grodzisko w Chotyńcu. No i jedno z tych osad jest właśnie stanowisko w Kruszowicach, stanowisko drugie, będące właśnie na tym dziedzinie aglomeracji. No i niedawno właśnie z kolegami z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Jan Adamik Proksą, będący Grego Tokarczyk, Tomaszem Tokarczykiem, a także Marcinem Burkhardtem z Muzeum w Jarosławiu, napisaliśmy książkę dotyczącą właśnie stanowiska w Kruszowicach 2. Książka ta powstała przy współfinansowaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, właśnie z grantu z tego instytutu. Samo stanowisko znajdowało się niedalej odległości od Grodziska w Chotyńcu, to jest około 200-300 metrów od tego właśnie Grodziska. Widzimy, że jest to dosyć spory obszar, to jest prawie 29 hektarów przechowanej powierzchni, co czyni je tutaj największym stanowiskiem osadniczym w tej części Polski pod względem właśnie powierzchni przebadanej. Stanowisko było badane w ramach badań autostradowych, ale było znane już dużo wcześniej. Już w 1983 były prowadzone tam badania AZ-owskie. Badania AZ-owskie jest to badania związane z tak zwanym archeologicznym zdjęciem Polski, gdzie mamy nasz kraj jest podzielony na szereg kwadratów, prostokątów i każdego roku jest badany kolejny prostokąt przez badaczy właściwie różnych instytutów. No i w ten sposób są gromadzone informacje odnośnie właściwie stanowiska archeologicznych z tychże kwadratów i na tej podstawie powstała właśnie ogromna mapa ze stanowiskami archeologicznymi w całej Polski. No, mapa ta ma dosyć taki ubogi zasób danych, gdyż są to przede wszystkim po prostu jakieś ślady osadnicze, czyli pojedyncze fragmenty ceramiki, ale właśnie już w trakcie tych prac powierzchniowych zostało to stanowisko zlokalizowane w Pruszowicach 2 i Pruszowice 5, gdyż tutaj zapomniałem wspomnieć, że to Pruszowice 2 została tutaj w sposób sztuczny zaznaczenia czterech stanowisk właśnie na potrzeby badań autostradowych. W roku kolejnym zostały zlokalizowane właśnie Kruszowice 8 i Kruszowice 9 w trakcie tych badań autostradowych. Kolejny etap badawczy to był 98, gdzie były prowadzone badania już sondażowe, które pozwoliły stwierdzić na stanowisko Kruszowice 2 ślady osadnicze z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu, także osadnica z okresu prehistorycznego, Kruszowice 5 z materiału z neolitu i okresu prehistorycznego. No najwięcej tutaj śladów osadniczych w stanowisku Kruszowice 8, no i Kruszowice 9 to tylko pojedyncze materiały neolityczne. Kolejne były także badania sondażowe prowadzone w 2008 właśnie na stanowisku Kruszowice 2. Wtedy zostały stwierdzone już materiały z epoki brązu. No ale takim dla nas najistotniejszym momentem badawczym to był 2009 do 2012, kiedy były prowadzone badania autostradowe przez konsorcjum czterech firm, Narnia, Arcze i RKOG. I wtedy właśnie zostały odsunięte te wspomniane przeze mnie 29 hektarów powierzchni. A drugim dla nas istotnym momentem to był 2017 rok, kiedy na potrzeby grantu prowadzonego przez Uniwersytet Rzeszowski dotyczącego Doliny Rzeki Wiszni została przeprowadzona kwerenda źródła właśnie tych materiałów przez Sylwestra Czopka i Katarzynę Piwały-Zapiśniak, którzy stwierdzili tutaj obecność właśnie materiałów, nie jak się sugerowało wcześniej z epoki brązu, ale właśnie materiałów, to znaczy z epoki brązu, ale nie tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, ale właśnie o wschodniej prominencji kulturowej, czyli związane właśnie ze scytyjskim kręgiem kulturowym. Więc to był dla nas drugi ten właśnie ważny moment badawczy, znaczy, który no wyprzedzał nasze zainteresowanie tymże stanowiskiem. Samo to stanowisko, jak wspomniałem, znajduje się w niedalekiej odległości od Grodziska w Chotyńcu, niedaleko w rzeki Wisznia, która tutaj uchodzi do Sanu. No, rzeka ta łączy się na właśnie z Dniestrem i stanowi tutaj dogodną arterię komunikacyjną, która łączyła się tą strefą nadniszczańską z obszarami Podkarpacia i dalej właśnie północą. Południe oprócz tego jest to północna skraj tak zwanej Bramy Przemyskiej, która od w zasadzie tysiącleci stanowiła się dogodną arterię, która łączyła się teren dzisiejszej Polski z południem, a także wschodem. Potem tutaj właśnie kontrola właśnie tutaj nad tą północnym skrajem tejże bramy jest ma no, niezwykle właśnie strategiczne położenie, więc sama lokalizacja Grodziska w tym miejscu już jest tutaj dla nas istotna. Tutaj dodatkowo właśnie osada z tym powiązana jest tak ważna.
Wykluczenia to także miejsce, gdzie stykają się różne warunki środowiskowe. Na północy mamy tutaj klimat jeszcze właśnie bałtycki, z kolei od południa mamy strefę już pontyjską. I tutaj właśnie Pruszowice jest to strefą pogranicza tych dwóch stref klimatycznych. Ja tutaj muszę powiedzieć, że na przykład orzechy tam wyczerpały prawie jeden miesiąc wcześniej niż na terenie reszty Polski, więc tutaj faktycznie jest nieco cieplej i ten klimat jest różny niż to, co mamy dalej na terenie właśnie północnej Polski. Jest to także najdalej wysunięty już obszar tak zwanej strefy leśno-stepowej. Leśno-stepowej, no, który właśnie był to strefą, którą szczególnie sobie podobali z Sytowie, no, tereny stepowe, no, to były właśnie na nim dogodne obszary pod wypas zwierząt. No, to jest naturalne przedłużenie. Tutaj jest właśnie taki niewielki właśnie enklawa jeszcze tej właśnie strefy leśno-stepowej sięgającej jeszcze właśnie po ten obszar. Więc jest to także taki właśnie obszar pogranicza środowiskowego pomiędzy zarówno właśnie różne warunki klimatyczne, jak i także różne właśnie strefy środowiskowe. Pod względem materiałów, no, udało się w trakcie danych właśnie zmian autostradowych stwierdzić 8903 obiekty nieruchome i 1200, z czego nas będzie tutaj interesuje 1251, które datujemy na epokę brązu i przez epokę żelaza, które mogliśmy określić na chronologii, na przykład epokę żelaza musimy datować 501 obiektów, no ale nimi musimy wtedy wyszczególnić 7 właśnie takich faz chronologicznych. W trakcie badań autostradowych nie został stwierdzony ten materiał jako horyzont wczesnosłowiański, no tak naprawdę jest to po prostu jedno naczynie, które udało się rozpoznać, że jest to właściwie wczesnosłowiańskie, łańskie naczynie. Oprócz tego właśnie tego wczesnosłowiańskiego okresu tutaj nie ma, to właśnie przede wszystkim to materiały rzymskie, także materiały z młodszej epoki kamienia. Liczymy, że właśnie w kolejnych tomach tej naszej książki będą opracowane właśnie te materiały. Z kolei my właśnie w ramach pierwszego tomu opracowaliśmy materiały z wczesnej epoki żelaza, czyli te dotyczące kultury scytyjskiej, na których byliśmy w stanie przygotowywać 501 obiektów. No i z tychże obiektów pochodziło prawie ponad 23 tysiące fragmentów ceramiki, 6 przedmiotów żelaznych, 7 brązowych. Pozostałe właśnie przedmioty wykonane z gliny, to było 31 zabytków. W większości były to szczęśliwki, a także drobne katuszki. Dalej mieliśmy 2 przedmioty kościane. Brudki polew pojawiły się w ponad 2600 egzemplarzach. No, mamy tutaj ogromną ilość kości zwierzęcych dochodzących do prawie 5 tysięcy. No i zabytki kamienne to było 15 przedmiotów. Tu w najpierwszym rodzaju źródeł, który warto tutaj mówić, to były tak zwane obiekty. No, każda działalność człowieka pozostawia jakieś ślady na powierzchni. Właśnie pozostawia ślady w postaci właśnie wkopanych takich obiektów zagłębionych w ziemię. Także zostały na przykład wkopany dołek posypowy, u jego rozłożeniu się właściwie słupa, pozostaje właśnie taki wbity pręt, który jest czytelny dla nas właśnie w tej warstwie kulturowej. Także jeżeli została wkopana jakaś półziemianka, ona pozostaje właściwie po jej zasypywaniu, pozostaje właśnie dla nas czytelny ślad. Stąd właśnie te nasze obiekty są takim dla nas, no, podstawowym źródłem informacji. No i najwięcej tych obiektów, które udało się tutaj stwierdzić, właśnie 85%, to były różnego rodzaju jamy, jamy zasobowe, no, które miały prawdopodobnie przeznaczenie gospodarcze, czyli przechowywano tam żywność. Być może część tych jam to także były jamy śmietniskowe, czyli komuś tylko się naczynie wrzucali właśnie do tego rodzaju jamy, rozsypywali to. Kolejnym rodzajem obiektów, które nam się tutaj pojawiały, były półziemniaki, czyli już obiekty o charakterze mieszkalnym. O nich wspomnę jeszcze za chwileczkę. No i drugim licznie pojawiającym się rodzajem obiektu były dołki posłupowe. One są dla nas szczególnie kłopotliwe, gdyż w dołkach posłupowych nie zostaje żaden obiekt archeologiczny najczęściej, więc przyporządkowanie ich do konkretnego etapu chronologicznego jest dla nas niemożliwym. I właśnie ze względu na brak materiału większości tego rodzaju obiektów. Stąd tworzenie na ich podstawie właśnie tych obiektów jakichś charakterystycznych domostw, które miałyby właśnie taki charakter napowierzchniowy, czyli właśnie półziemiane, to jest bardzo utrudnione, ale wydaje nam się, że właśnie część obiektów, część tych takich obiektów mieszkalnych również miała właśnie taki charakter, że mieliśmy doki podbijane w ziemię, oblepiane gliną i to były dodatkowe właśnie rodzaje takich domostw, ale no mówię, no najbardziej te domy charakterystyczne są półziemianki. Co też ciekawe, a co jest charakterystyczne dla stanowiska scytyjskiego kręgu kulturowego, mieliśmy również studnie.
strefie stepowej dostęp do wody no, jest dosyć utrudniony. Tam rzeki nie płyną tak jak w naszym przypadku, no, nie są tak regularne, tam to woda się nam pojawia rzeczy. Stąd tam wykopywanie studni no, miało głębszy sens. W naszym przypadku no, mamy niedaleko rzekę Wiszny, więc ta woda była dostępna, ale obecność studni w świetle właśnie tego, że mamy tutaj stwierdzone materiały o wschodniej proweniencji kulturowej, no jest dla nas także pewien sygnał właśnie, który każe nam łączyć właśnie te obiekty właśnie z tym kręgiem kulturowym. I właściwie jest to przeniesienie właśnie swojego wzrostu, czyli tam w strefie stepowej, gdzie te studnie były potrzebne, wykopywali je, tutaj, gdzie były mniej potrzebne, mimo wszystko i tak decydowali się na ich wykopanie, gdyż tak nakazywał mi jako nakaz budowania osad, więc te studnie są dla nas też bardzo interesującym aspektem. Ale jak mówiłem, no dla nas tutaj najistotniejsze są półziemianki, czyli co obiekty o charakterze mieszkalnym. To z nich pochodzi największa ilość materiałów, które stwierdziliśmy na tymże stanowisku. W większości były to proste, pokątne w przekroju obiekty z takimi właśnie prostymi ściankami. Na powierzchni miały kształt właśnie takich okręgów. No, okręgów. Niekiedy widzimy także właśnie takiego rodzaju wybrzuszenia. To był rodzaj właśnie takich korytarzy, które prowadziły do wewnątrz. I one bardzo często się nam pojawiały właśnie w strefie leśnej stepowej, po wschodnim Karpat, terenach nad Bochem i Gniepem. Mamy właśnie identycznego rodzaju obiekty. W przypadku tarnobrzeskiej kultury użyckiej, czyli tych obszarów właśnie na Podkarpaciu, także notujemy tego rodzaju obiekty, ale pojawiają się one incydentalnie na stanowiska. To nie jest tak, że to jest jeden, to jest główny rodzaj budowli, to się pojawia incydentalnie. W przypadku naszej osady to jest właśnie jedną główny rodzaj właśnie takiego budownictwa mieszkalnego. Kolejnym takim naszym rodzajem żeby było oczywiście ceramika. No ta pojawia się nam na osadach zawsze najliczniejszych ilości egzemplarzy. I pierwsza kwestia, która nas tutaj zainteresowała, to była ceramika. To była rodzaj technologii wykonania tej ceramiki, gdyż on znacząco odbiega od tego, co notujemy dla tarnobrzeskiej kultury użyckiej. Przede wszystkim w tym przypadku mieliśmy dużo większy odsetek naczyń o powierzchniach gładkich. W których do mieszce pojawiał się szamot ceramiczny. Naczynia się nie rozpadały, nie ulegały destrukcji podczas wypału, były także plastyczne. Dodaje się takiego rodzaju, dodaje się szamotu kamiennego, ceramicznego, aby schudzić glinę i to sprawia, że ta jest, glina jest bardziej właśnie plastyczna, lepiej się lepiej, nie ulega pękaniu podczas wypału, więc rodzaj tej domieszki jest dla nas bardzo istotny. No i w strefie stepowej dostęp do kamienia jest bardzo utrudniony. Tam tego kamienia mamy bardzo niewiele zwykle. Więc z tego względu stosowano tam właśnie bardzo często szamot ceramiczny. W tarnobrzeskiej kulturze użyckiej, gdzie ten kamień był łatwiej dostępny, używa się właśnie głównie kamienia właśnie jako tej domieszki schudzającej. Z kolei właśnie na naszym stanowisku no, stwierdziliśmy bardzo wysoki odsetek właśnie szamotu ceramicznego. To nie jest tylko nasza obserwacja taka makroskopowa na powierzchni, ale podaliśmy również ten materiały, zdjęć badanych pod mikroskopem, który również właśnie stwierdził obecność ziaren szamotu ceramicznego w naczyniach na tym stanowisku. Co też istotne, w tych naczyniach, które myśmy określali jako prawdopodobnie o starszej chronologii, tego szamotu ceramicznego mamy dużo mniej niż w tych naczyniach, które określaliśmy jako te, które byłyby określane przez nas jako młodsze. Tutaj ten szamot pojawi się nam także jako pewien rodzaj wyznacznik chronologiczny. W tych naczyniach właśnie młodszych ilość tego szamotu nam się zwiększa. I to jest także tak, nasza obserwacja nie tylko właśnie mikroskopowa, ale również jak podaliśmy to analizom statystycznym, faktycznie wyszło to, że ta ilość szamotu także wzrastała. Czyli to nie był też taki proces, że tutaj przyszli i od razu zaczęli stosować szamot. To był bardziej taki właśnie stopniowy proces wykorzystywania tego szamotu. Tu także ważna rzecz pod względem technologicznym tychże naczyń jest to, iż udało nam się stwierdzić tutaj dwa rodzaje naczyń. Stołowe to były przede wszystkim garbki, misy, wazy, które miały gładkie powierzchnie, często czernione i naczynia kuchenne, które były często właśnie kropowacone, dużo gorzej wykonane i przód był między innymi właśnie gruzopowaty, co oznacza, że ta glina do jej wykonania była dużo gorzej wymieszana. Więc tutaj widzimy właśnie także dwa rodzaje naczyń kuchennych i stołowych. I tu też warto zwrócić uwagę na materiały, jakie mamy na grodzisku w Chotyńcu, gdzie mamy materiały przede wszystkim z Zolnika, czyli obiektu o charakterze kultowym. I tam dużo częściej pojawiają nam się te naczynia, które my byśmy tutaj na naszej osadzie określili właśnie jako te naczynia stołowe, czyli o takim kultowym charakterze. W naszym przypadku, gdzie mamy osadę mieszkalną, tych naczyń o charakterze właśnie takim stołowym jest dużo mniej niż takich gospodarczych.
No, biorąc pod uwagę, że ta osada miała właśnie charakter taki mieszkalny, gospodarczy, ilość właśnie tych naczyń takich gospodarczych, jest tutaj zrozumiałym czynnikiem, z kolei Zoli, gdzie miały się właśnie odbywać jakieś takie rytualne uczty, tam wyższy odsetek tych naczyń właśnie o charakterze takim, no, zastaw się, postaw się niejako, no, nie wygląda bardziej właśnie zrozumiałe, więc to jest tutaj także pewna istotna różnica między właśnie naszą osadą, a tym, co jest w jednym rodzisku, gdyż to nie jest tak do końca jeden świat. Pod względem form naczyń, no, dominowały tutaj garnki jajowate, tulipanowate, te. Dalej mieliśmy talerze placki, no są to takie płaskie formy, na których prawdopodobnie podawali jakąś strawę. Kolejną formą były misy, już incydentalnie pojawiają się tutaj kubki i wazy. Dla nas szczególnie istotne były garnki, które nam się tutaj pojawiały właśnie w jakichś czterech głównych typach. Garnki tulipanowate, łagodnie profilowane, garnki jajowate i garnki borkowate. I co też istotne, tych garnków jajowatych mieliśmy tutaj stosunkowo niewiele. I znowu jest to różnica względem tego, co mamy na terenach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, gdzie garnki jajowate, zwłaszcza w trzeciej fasie, no, są dosyć licznie występującymi formami na osadach. W naszym przypadku no, pojawiają się one właśnie sporadycznie. Dużo częściej mamy te właśnie formy łagodnie profilowane, które są właśnie z kolei charakterystyczne dla wschodnich ugrupowań kulturowych. Te garnki są także dla nas bardzo dobrym takim materiałem chronologicznym, gdyż zarówno właściwie w strefie Dorzecza Bochu, jak i w czasie odchodnego Dniestru, te formy właśnie tulipanowate, one wyznaczają najstarsze horyzonty czasowe, czyli jeszcze przed cytyjski okres tak zwany kultury czarnolewskiej, etapu Żabotin, czyli 7-8 wiek przed naszą erą, no, do 9. Im formy stają się bardziej łagodnie profilowane, tym mamy młodszy okres chronologiczny. I w naszym przypadku również jest to właśnie czytelne, czyli mamy tulipanowate, i stopniowo przychodzą sobie bardziej formy właśnie łagodnie profilowane. Mamy, więc ten jest istotny aspekt chronologiczny. Misy, które stanowią tutaj, no można powiedzieć, że obok talerzy placków, ale talerze placki nie są tutaj specjalnie zróżnicowane formą. Drugi rodzaj właśnie takich naczyń. Nie są specjalnie także zróżnicowane. No są to przede wszystkim formy właśnie z takimi guzkami wypychanymi od wewnątrz. To są tak zwane rzęczyziny, na które w przypadku właśnie tarnobrzeskiej kultury łużyckiej także my tego typu form nie rejestrujemy. To jest charakterystyczne dla tych naszych wschodnich ugrupowań. No to też muszę powiedzieć, że zarówno właśnie te nasze garnki tulipanowate, jak i te formy można oglądać jeszcze u nas na wystawie właściwie, bo także oprócz właśnie materiałów z Chopińca zostały sprowadzone również właśnie materiały z Kruszowic na wystawie, więc właśnie zarówno te misy, jak i te garnki, które tutaj pokazuję, także ten kubek można cały czas jeszcze oglądać na wystawie chotynieckiej. No i tu właśnie jeszcze kwestie kubków. No, mówiłem, że tych kubków pojawiało się tutaj bardzo niewiele, tylko właśnie w jednostkowych egzemplarzach, ale tam, gdzie się już pojawiały, no to mamy formy, które są ewidentnie nawiązaniami właśnie do wschodnich ugrupowań kulturowych. To są takie ucha w kształcie jaskółczego ogona. To jest ewidentne właśnie nawiązanie wschodnie. Pod względem ornamentyki, to jeszcze może się cofnę. Przede wszystkim mamy listy plastyczne, mieszkamy na brzuszce i pod wylewami, a także otworki. I te listy plastyczne również mają aspekt chronologiczny. W tych najstarszych materiałach najczęściej na brzuszcu pojawiały się jedna, dwie, niekiedy nawet trzy listy plastyczne. Dużo rzadziej pojawiały się listy plastyczne właśnie tuż pod krawędzią wylewu. W kolejnych etapach zmniejsza się ilość tych właśnie list plastycznych umieszczanych na brzuszcu, przesuwają się na kierunku górze. I w ostatnich etapach notujemy właściwie tylko i wyłącznie te listy plastyczne u góry. W naszym przypadku no, zachowały się przede wszystkim naczynia, gdzie mieliśmy właśnie ten krawędź wylewu. Te brzuszce zachowały się w incydentalnych przypadkach, więc trudno nam tutaj wskazać właściwie na podstawie tych listów, czy mamy tutaj te właśnie najstarsze horyzont czasowy, no ale obecność garnków tulipanowatych, tych takich mocno wychylonych, właśnie pozbawionych list, no sugeruje nam, że ten najstarszy horyzont czasowy właśnie przed Czarnolewskim również był tutaj obecny. No już mówię, i młodsze fazy, tym rzeczywiście notujemy przede wszystkim te formy właściwie z listami pod krawędzią wylewu, bo to była jedna forma, która ma tutaj dla nas aspekt chronologiczny. Równie istotne dla nas pod względem chronologicznym były naczynia, w których mieliśmy ornament ryty, takimi także stemperkami wykonywane. Umieszczamy przede wszystkim na wazach. Jest to ornament, który w kręgu scytyjskim
Te osi naczynia właśnie tych najstarszych, właśnie nie w kręgu scytyjskim, na wschodnim właściwie jeszcze, przed scytyjskim kręgu kulturowym, właśnie w kulturze późno-czarnoleskiej, w okresie jeszcze żabotińskim. Czyli to są materiały, które nam tutaj wyznaczają najstarszy horyzont czasowy na tymże stanowisku. No i mamy tutaj także porównanie tych naszych materiałów z Chotyńca do tego, co tutaj mamy na osadzie. Jak mówię, no jest tutaj pewna różnica właśnie w kwestii większego odsetka naczyń w takim charakterze, powiedziałbym, stołowym względem osady, a właśnie Gruzyska w Chotyńcu. Ale oprócz tego no widzimy, że to jest ten sam świat, czyli mamy naczynia właśnie z Lidzwami pod krawędzią wylewu, pod mamy tykerytą, listy rzeczy silnych, pod względem formą, co to bardzo właśnie zbliżone do siebie naczynia, więc ten Gruzisko w Chotyńcu nie odstawało aż tak specjalnie właśnie od naszej osady w Kruszowicach. Pojawiały się także, jak wspominałem, właśnie katuszki, one również można naoglądać na naszej wystawie. No były to po prostu rodzaj takich właśnie szpulek, na które były nawlekane nici. I znowu jest to element, który nie występuje w czarnobrzeskiej kulturze łużyckiej, za to jest, na gminie pojawia się właśnie we wschodnich ugrupowaniach kulturowych. No i mamy także szpile, również obecne na wystawie. Ogólnie udało się tutaj znaleźć cztery szpile. No, najciekawsza jest oczywiście ta, z główką właśnie spiralną, skręcona właśnie tordowaną, no, która ma bezpośrednie analogie na wschodzie. Kolejna szpila to była ta z główką gwoździowatą, to także element wschodni. Tutaj, gdzie mamy fragment zaledwie zachowanej szpili, no tutaj pod względem ornamentyki, takich rytych linii, tutaj widać, również można to łączyć właśnie ze wschodnimi. W przypadku tarnobrzeskiej kultury użytkowej my podobnych form nie rejestrujemy, albo rejestrujemy w incydentalnych przypadkach. Jedynie tutaj ta obecna szpila z główką sklepaną w łóżko jest taką formą interregionalną. Ona się pojawiała w zasadzie przez cały okres trwania epoki brązu i we wszystkich kulturach, więc tutaj ona nie ma tutaj dla nas jakiegoś takiego aspektu pod względem zarówno chronologii, jak i przynależności kulturowej, no ale pozostałe szpile mają ewidentnie właśnie wschodni rys. No i takimi elementami, które no już to nie jest sposób powiedzieć inaczej niż jest to właśnie scytyjskie, to są grociki strzał, te także właśnie się tutaj pojawiają na wystawie. Można je obejrzeć tam, gdzie znajduje się miecz z rozboża. Pojawiły się one tutaj zaledwie w dwóch egzemplarzach. Pierwszy to był taki dwuściebny, który był charakterystyczny dla strefy naddniestrzańskiej, tylko właśnie na tym obszarze się pojawił. No i oczywiście u nas, to był tutaj najbardziej rozpowszechniony. No i mamy także trójgraniaste grociki, które pojawiały się w zasadzie na całym obszarze obejmowanym przez kulturę scytyjską. I co też ciekawe, pojawiły się one również na grodziskach kultury łużyckiej, które miały zostać zniszczone najazdami scytów lub zostać przez nie w jakiś sposób dotknięte. Zostały znalezione właśnie podobne grociki w Wałowaniach. Z kolei podobnych grocików pod względem właśnie tych form na terenie Podkarpacia nam nie udało nam się znaleźć. To jest też tam dosyć istotna kwestia, gdyż bardzo często przyjmuje się właśnie jeszcze ten wschód. Był tutaj w jakiś sposób inny traktowany właśnie przez scytów. Przyjmuje się właśnie, że był to być może jakaś forma poddaństwa, z kolei właśnie tutaj te tereny zachodnie były właśnie częściej przez nich najeżdżane. Innym rodzajem porzucenia związanym właśnie z bojownikiem mamy żelazne nici dwustrzemiennokształtne, a które także jest u nas na wystawie w tym momencie. No jest to element, który był powiązany właściwie z porzuceniem jeździeckim. No sama tutaj forma jest ewidentnie wschodnia. No a tu mamy dosyć zagadkowy przedmiot. Z jednej strony jest to tordowany drut, z drugiej płaski mamy na nim takie ryte kreski. Przyznam się, że do tej pory nie udało nam się znaleźć na niego jakiejkolwiek nawiązki czy analogii. Jedną z hipotez zaproponowanych jest, iż mogło to być rodzaj takiego rożna, na którym przyrządzano zwierzęta na uczty. Z tym, że widzimy, no nie jest to analogia 1:1. Tutaj brakuje na przykład tego właśnie występu. Zawsze potrzeba się spotkać, także zadajemy pytanie, czy być może ktoś z sali zasugerowałby nam, co to mógł być za przedmiot. Jak mówię, no jeżeli byłoby to rożno, no to byłby to troszeczkę inny kierunek kulturowy, gdyż podobne formy pojawiają się na terenach wschodnioalpejskich. Więc byłby to no niejako taki odprysk jednak z właściwie terenów zupełnie innych. Ale mówię, no jest to jedna z hipotez, na którą cały czas zastanawiamy. Jest także inna, iż mógł to być rodzaj
buńczuka, na którym był przymocowany rodzaj właśnie korągwi. Więc mówię, no hipotez mamy tutaj wiele, ale jak mówię, no takich wiernych analogii nie udało nam się znaleźć, bo sam przedmiot jest właśnie mocno zniszczony, skorodowany, co także nie ułatwia nam tutaj analiz. No, innym przedmiotem, który także jest na tej wystawie, jest kościelne zapięcie kołczanu. No, ono się często pojawiało także właśnie na przedstawieniach figuralnych, gdzie właśnie ewidentnie widzimy już właśnie platformę zapięcia. Także tam, gdzie znajdują się gruciki strzał, to mamy właśnie pozostałe z jednego z kurhanów, gdzie gruciki strzał właśnie znajdowały się w ten sposób rozłożone. Tu znajdowały się zapięcia, tu znajdowały się jeszcze pozostałości właśnie jakichś drewnianych węgielków. No i na tej podstawie byliśmy w stanie, badacze z Ukrainy byli w stanie właśnie określić formę, jaką był ten kołczan. No i określić właśnie, że to mogło być rodzaj zapięcia, więc tutaj tego rodzaju zapięcie by się nam pojawiło na tej osadzie. Nie. No a to jest moim zdaniem bardzo piękny przedmiot, no niestety nie zachował się tutaj w całości. W Muzeum w Jarosławiu sporządzono właśnie rekonstrukcję tego przedmiotu. O tu, na podstawie właśnie analogii ze wschodu. Z jednej strony ten przedmiot był zakończony kopytkiem, z drugiej głową kąską. Był to rodzaj właśnie takiej pobocznicy, który miał za zadanie zapobiegać wypadaniu wędzidła z pyska końskiego. No ten przedmiot także się nam tutaj pojawia na wystawie, no tutaj jego wschodni ryt kulturowy jest dla nas raczej oczywisty. No i co tutaj jest dla nas istotne? No na podstawie tych przedmiotów byliśmy w stanie określić pewne ramy chronologiczne, w jakich trwała omawiana przeze mnie tutaj osada. No i przyjmujemy właśnie, że te przedmioty metalowe, kościane i chronologia to jest 7 do połowy VI wieku. Część tych przedmiotów mogła trwać jeszcze właśnie do początków, do końca VI wieku przed naszą erą. Dużo szerszy aspekt technologiczny ma tutaj ceramika. Jak wspominałem właśnie, ta romantyka ryta, która tutaj wyznaczała najstarszy horyzont czasowy, czyli koniec IX wieku, VIII, no ale podobne formy mogły przetrwać jeszcze do VII wieku przed naszą erą. Lak, który panował, ten lak miał właśnie taki bardzo krótki horyzont, VIII wiek przed naszą erą. Kubki z takimi właśnie puchami, jak mówiłem, w kształcie jaskółczego ogona, one mogły trwać jeszcze właśnie do VII wieku. Garb łagodnie konfigurowany, no też mogły trwać do VI. Na mistrzem przycinami mamy właśnie takie dolne ramy czasowe. VI wiek, no i takie formy beczułkowate, one mogły jeszcze w V wieku trwać. I taki właśnie rozdział chronologiczny, który mam tutaj zaprezentowany dla ceramiki, potwierdzają nam także daty C14, pobrane właśnie z obiektów na tym stanowisku, gdzie również właśnie można było określić na podstawie ich sum, że to stanowisko trwało na przełomie IX do V wieku przed naszą erą. I też warto powiedzieć, że te daty C14 nam bardzo dobrze współgrały właśnie z tymi materiałami ceramicznymi. W przypadku obiektu 9442A, gdzie mieliśmy właśnie, jak wspomniałem, właśnie takie naczynie wyczółkowate, które jest charakterystyczne dla VI-V wieku przed naszą erą, mieliśmy właśnie datę, która odnosi się właśnie do V-VI wieku. Tutaj zarówno właśnie formy ceramiczne, jak i datacja chronologiczna potwierdza właśnie to, iż ta osada musiała właśnie trwać na tym przedziale czasowym. No ale dla nas było istotne także, aby w jakiś sposób uszczegółowić ten rytm przemian, który przebiega na tej osadzie, zwłaszcza, że mamy tutaj 29 hektarów powierzchni. Tutaj było dla nas od początku jasne, że to, co rejestrujemy w tym momencie, to nie jest to, co trwało przez te właśnie 4 wieki, jakie mamy tutaj. To jest swoisty rodzaj takiego palimpsestu, gdzie kolejne obiekty na siebie się nakładają i przez te 400 lat mamy obraz, jaki rejestrujemy teraz. No a naszym zadaniem jest postarać się to w jakiś sposób rozdzielić, aby odczytać rytm przemian, jaki tutaj obowiązywał. No i pierwsza rzecz, o którą na pewno byliśmy w stanie stwierdzić, jest to, iż na tym stanowisku nie istniała jedna osada, ale istniały dwie osobne osady. Zachodnia i, jak teraz pokażę, wschodnia, których odległość między sobą to jest prawie 1,5 km, więc no, w żadnym razie nie jest to tak, że te dwie osady mogły, że to musiała być ta sama osada. Te osady mogły współistnieć w jednym okresie czasu, ale mówię, mamy tutaj do czynienia na pewno z dwiema osobnymi osadami, więc już to nam kazało potraktować każdy z tych właśnie obiektów jako osobne stanowiska archeologiczne, czyli wschodnie i zachodnie.
W przypadku tej osady na wschodzie wykorzystaliśmy tak zwaną stratygrafię poziomą, która zakłada, że te półziemianki, które znajdują się zaraz obok siebie, no, nie mogły istnieć w tym samym czasie, gdyż no, jest mało prawdopodobne, żeby umieszczono obok siebie dwa domostwa, które by no, ze sobą nie konkurowały w jakiś sposób. Więc to już był dla nas pierwszy taki właśnie sposób rozdzielenia materiałów, czyli na starsze i młodsze, czyli zakładaliśmy, że leżące obok siebie półziemianki no, nie są ze sobą równoczasowe. W przypadku osady na wschodzie mieliśmy dodatkową możliwość wykorzystania oprócz właśnie tych stratygrafii poziomej, również stratygrafię pionową, gdyż bardzo często obiekty były tutaj wkopywane jedno w drugie, czyli jedna półziemianka została wkopana w kolejną. I to jest dla nas bardzo istotna informacja, gdyż aby została wkopana jedna półziemianka w drugą, no, musiały zniknąć jakiekolwiek widoczne ślady po tym domostwie, czyli musiał być jakiś okres przerwy wykorzystywania danego terenu na tyle długi, żeby zniknęły ślady na powierzchni użytkowania tego terenu i dopiero można się było tutaj wkopać w ten teren. Czyli obecność właśnie takich obiektów, które są tutaj wkopywane w jakiegoś rodzaju półziemianki, no, sugeruje nam tutaj więcej niż dwa horyzonty czasowe, więcej faz zasadniczych. No i to też tu warto zanotować, że mamy tu swoisty dwie strefy, pomiędzy którymi mamy około 200-300 metrów odległości. No na pewno nie mogła to być właśnie druga osada i kolejna osada na tym stanowisku, gdyż odległość pomiędzy nimi była tutaj zbyt niewielka. Czyli prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia właśnie z jakąś formą przemieszczenia się ludności. W przypadku obiektów z tej strefy stwierdziliśmy obecność właśnie najstarszych materiałów, czyli w tej strefie prawdopodobnie właśnie mamy najstarszy horyzont czasowy i następnie przemieszczenie się w tym kierunku, gdzie prawdopodobnie mamy do czynienia z dwiema fazami chronologicznymi i powód z powrotem właśnie tutaj, około 30, no przyjmujemy, że jedna faza osadnicza, czyli takie użytkowanie półziemianki, to mogło być około 30 lat. Po tym okresie właśnie no, następowało potrzeba wybudowania kolejnej półziemianki, czyli po okresie właśnie około 60 lat no, nastąpił powrót z powrotem tutaj, no i w tym momencie już stała się powierzchnia była na tyle zatarta, że no, no, istniała możliwość właśnie, że się wkopił poprzednie domostwa. No też właśnie odczytaliśmy, że właśnie nastąpiło wkopanie. Nie? No i przy czym notujemy bardzo często w przypadkach jeszcze kolejnych półziemianek, czyli mamy tutaj już kolejną fazę, czyli to już nam daje przynajmniej 5 faz osadniczych w tej części stanowiska. W przypadku tej części no, mieliśmy dwie fazy, już najczęściej właśnie mieliśmy tutaj dwie półziemianki, żadna tutaj nie była wkopana w jedną drugą. To, kolejną rzecz, którą tutaj podjęliśmy się, była próba właśnie rozdzielenia tych materiałów na starsze i młodsze, czyli próba wydzielenia tych półziemianek, które miały materiały młodsze i starsze. No tutaj wykorzystaliśmy tak zwaną korelację Tau-Kandala, która służy właśnie do grupowania materiałów właśnie w pewne konkretne grupy. No i to także w połączeniu właśnie z naszą wiedzą odnośnie stylistyki naczyniowej, odnośnie dat 14, pozwoliło tutaj właśnie wydzielić pewnego rodzaju półziemianki o charakterze młodszym, a także cechy, które muszą właśnie łączyć z młodszym i starszym osadnictwem. No i te cechy właściwie starsze to będzie jak ornamentyka stempelkowa na wazach, większy odsetek naczyń z domieszką kamienną, dużo większy odsetek właśnie garków, tym panowatych. Z kolei w kolejnej fazie mamy wyższy odsetek mis z przycinami, kubki nasze właśnie z uchem w kształcie jaskółczego ogona. No i tutaj już w tym momencie byliśmy w stanie właśnie stwierdzić, że mamy dwie fazy osadnicze, to właśnie starszą i młodszą. Oprócz tego mieliśmy także dwa obiekty, które tutaj za chwileczkę pokażę, które wykazywały no, zupełną odmienność od tych materiałów. To były już najstarsze nasze materiały i o tym za chwileczkę wspomnę. Dużo bardziej skomplikowana była z kolei strefa tutaj na wschodzie. Jak mówię, no tutaj mieliśmy prawdopodobnie do czynienia z przynajmniej 5 fazami, ale no nie udało się tutaj wydzielić aż tylu cech. Tak naprawdę podobnie wydzieliliśmy tutaj również właśnie cechy młodsze, cechy starsze. Nie mieliśmy tutaj dla każdej właśnie fazy jakiegoś osobnego zestawu, ale to wynikało po prostu z tego, że te cechy były jednak długoczasowe, one przez długi czas trwały niezmiennie, stąd właśnie ten efekt. A tu mamy jeszcze raz właśnie te nasze półziemianki.
marki. No i tutaj właśnie no, można by już przejść do takiego podsumowania. Tak jak właśnie mówiłem, no tutaj w przypadku zachodu, o, to będzie lepsze. W przypadku zachodu można mówić właśnie o takich dwóch fazach chronologicznych. Faza B, gdzie mieliśmy te właśnie zagroty, które można datować na połowę VII wieku przed naszą erą i początek VI wieku. I kolejna faza, gdzie mieliśmy faza C, gdzie mieliśmy obiekty z VII wieku i początków VI. I jak mówię, no mieliśmy także dwa obiekty, 13080, no i studnie z obiektu 12520. Dla tej studni mieliśmy daty dendrochronologiczne, więc jesteśmy absolutnie pewni, że ten obiekt właśnie można odnosić do 10.9. W tym obiekcie mieliśmy przede wszystkim materiały chronologiczne, które nam tutaj wskazywały na okres właśnie czarnolewski. I to był ten okres, który wyprzedzał właśnie pojawienie się nawet grudziska w Chotyńcu. Czyli jest to tutaj ten właśnie najstarszy horyzont czasowy. Być może tutaj należałoby się liczyć właśnie z kontynuacją tego najstarszego horyzontu w tej części, która nie została przebadana w trakcie badań mikropalek. W trakcie badań autostradowych. Przeprowadziliśmy tam badania przy użyciu geomagnetyki i rzeczywiście mamy tutaj stwierdzone na północy i na zachodzie obiekty archeologiczne, więc tutaj ta kontynuacja właśnie tego starszego w tym kierunku jest bardzo prawdopodobna, ale jak mówię, no, poza tymi dwoma obiektami, to właśnie najwcześniejszy horyzont jest słabo odkrytny. Te dwie fazy po prostu dla nas dobrze odkrytne. Z kolei na wschodzie, jak mówię, no, tam mieliśmy takiego 5 faz, czyli najpierw właściwie zagrody funkcjonujące w fazie A1 od stuku VII wieku, to ta strefa. Następnie właśnie przemieszczenie się w kierunku zachodnim. Dwie fazy zasadnicze, które określiliśmy jako B1 i B2, które trwały tutaj do pierwszej połowy VI wieku. Następnie mamy powrót na zachód, wkopanie się właściwie w te półziemia, które już w tym momencie zanikły. No i faza D, gdzie mamy właściwie już okres do początku V wieku. No i co też istotne, tu warto te nasze materiały właśnie z konfrontacji z Chotyńcem. Grodzisko w Chotyńcu, no tutaj wały były usypywane, jak przyjmujemy właśnie jeszcze w VII-VIII wieku przed naszą erą, czyli ten właśnie okres najwcześniejszy przed Czarnolewskim, wyprzedzał nam tutaj właśnie nawet usypywanie jeszcze wałów. Wydaje się nam, że właśnie te materiały z osady na zachodniej, to był właśnie ten etap usypywania wałów. Z kolei te materiały, które odnosimy tutaj do osady wschodniej, to jest ten etap, który był użytkowany zolno, czyli od VII wieku do V wieku przed naszą erą. Ten etap, kiedy te dwie osady istniały obok siebie, był bardzo właśnie taki krótki, to był właśnie tylko ta właśnie faza schyłkowa VII wiek przed naszą erą. Czyli te osady no, tak naprawdę no, nie istniały w jednym okresie czasu. Jedna była odpowiedzialna właśnie tutaj za budowę prawdopodobnie wałów. Kolejna to już jest właściwie użytkowanie zolnika. No i tu też właśnie warto powiedzieć parę słów odnośnie relacji, jakie zachodziły pomiędzy naszym stanowiskiem a grodziskiem w Chotyńcu. Jak mówiłem, no tutaj grodzisko w Chotyńcu no to jest przede wszystkim ten nasz wał właśnie, czyli obiekt otoczony jakimś rodzajem umocnień. I dalej mamy obiekt o charakterze właśnie kultowym, czyli zolnik, na którym odbywano rytualne uczty. Z kolei nasze stanowisko, no to był obiekt o charakterze było stanowisko, na którym ci ludzie mieszkali, żyli, tam toczyła się właśnie takie codzienne życie. Tak naprawdę dopiero w tym sezonie udało się stwierdzić obecność dwóch obiektów o charakterze mieszkalnym na grodzisku. No, grodzisko to jest prawie 40 hektarów powierzchni, więc nie wykluczone, że jakieś obiekty mieszkalne także tutaj się nam w przyszłości pojawią. No ale póki co wydaje się właśnie, że to życie toczyło się raczej właśnie na tych obszarach dookoła niego, no czego najjaskrawszym przykładem jest opracowana przez nas osada, ale nie jest to jedyne właśnie stanowisko. Mamy tutaj cały taki kompleks stanowisk. Mamy tutaj Chotyniec 7, które również były badane autostradowe. Liczymy, że także ukaże się w kolejnych tomach naszej właśnie publikacji. No i mamy także stanowiska znane z badań powierzchniowych na północ od grodziska w Chotyńcu, no, które nie doczekały się jeszcze właśnie jakichś szerszych badań wykopaliskowych. Także tam należy właśnie wpatrywać się w sadnictwa. Jak już mówimy, no na pewno nie jest tak, że te wszystkie właśnie stanowiska istnieją w jednym okresie czasowym. No, ale tutaj właśnie mieliśmy jedno duże stanowisko, skąd byliśmy w stanie wydzielić dwie osady, no, które tak naprawdę no, nie istniały w tym samym okresie czasowym, więc prawdopodobnie tutaj to wszystko, co rejestrujemy właśnie jako te stanowiska, no nie były jednoczasowe. Prawdopodobnie właśnie to grodzisko otaczało w jednym czasie
3-4 osady, no ale mimo wszystko no, był to właśnie cały kompleks, który w jakiś sposób współgrał z tym naszym Grodziskiem. No jest to ogromna odmienność względem tego, co notujemy dla całego Podkarpacia, gdzie najczęściej mamy właśnie osady otwarte, które nie były w jakiś sposób szerszy ze sobą powiązane, nie było właśnie jakiegoś obiektu centralnego. Takim obiektem centralnym czasami był cmentarzysko. Więc no tutaj mamy właśnie wielkie Grodzisko, do którego znajdował się szereg stanowisk. No i podobne struktury rejestrujemy także właśnie na wschodzie, przede wszystkim w tej strefie leśno-stepowej. No, gdzie właśnie tylko tam notujemy właśnie tych sytów, którzy można by powiedzieć trudnili się rolnictwem, czyli mieli właśnie taki bardziej stabilny tryb życia. No tu z kolei można nawiązać do Herodota i jego podania o tym, że byli sytowie koczownicy, sytowie oracze i sytowie królewscy, sytowie właściwie koczownicy mieli tutaj zamieszkiwać te strefy właśnie stepowe, czyli się głównie właśnie hodowlą zwierząt. Sytowie oracze to, jak przyjmiemy obecnie, może być ludność właśnie podbita przez sytów i podporządkowana im. Która właśnie tworzyła te grodziska i trudniła się rolnictwem. No i to w sumie wszystko, co miałem do przygotowania dla Państwa. Jedna tylko rzecz, jak mówiłem, ta książka została przygotowana przy współfinansowaniu z grantu judowskiego. Z tego względu jest dostępna za darmo na Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. No jeżeli ktoś byłby chętny, no to właśnie prosimy się tam zgłosić. Kolejna także rzecz, ona w przyszłości będzie również dostępna w formie PDF-u na stronie właściwie judowskiej, więc jeżeli komuś nie uda się zdobyć tej książki w formie papierowej, to jak najbardziej będziemy pozyskać w formie elektronicznej. Wszystko, jeżeli są jakieś pytania. Wszystko.